Sejmy nie dopuszczają. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Fabryce Przyszłości. Dziś gościem specjalnym jest pan Stanisław Majorek w Tarnowie, a tym bardziej w tym gronie, w którym się tutaj znajdujemy. Nie trzeba przedstawiać, ale żeby formalności stało się zadość. Twórca tarnowskiej piłki ręcznej, marki, która przez lata sławiła nasze miasto. Selekcjoner reprezentacji Polski, Luksemburga, Zjednoczonych Emiratów Arabskich z drużyną narodową Polski zdobył jedyny jak dotąd olimpijski medal w dziejach polskiego szczypiorniaka. Nadal aktywny zawodowo, nadal związany z Tarnowem, ambasador Mistrzostw Europy w piłce ręcznej Polska 2016. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. A ja bym mógł coś powiedzieć? Proszę pana, tu redaktor wprowadził mnie w błąd, bo ja nie spodziewałem się tego wszystkiego. Jestem nieodpowiednio ubrany, przepraszam bardzo. I cieszę się bardzo, że no nic nie mam takiego wielkiego do powiedzenia, ale jeśli was zanudzę, drodzy państwo, to mi przebaczcie. To chciałem powiedzieć, a jeszcze później coś powiem. No, dziękuję bardzo, nie spodziewałem się tego, że coś takiego mi tutaj... Robert, nie wiem, co ci zrobię, ale już cię nie dogonię. To po programie. To po programie. Ja chciałem przywitać serdecznie państwa, którzy zechcieliście przyjść na to spotkanie i przede wszystkim bardzo serdecznie ludzi, którzy tworzyli z panem trenerem historię tarnowskiej piłki ręcznej, trenera pana Stanisława Kubale, byłych znakomitych zawodników, wśród których jest też młodzieżowy reprezentant Polski, i też kronikarz tarnowskiego handbalu. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa jeszcze raz. Panie trenerze, zacznijmy od początku. Wszyscy wiedzą, że przez wiele, wiele lat był pan trenerem piłki ręcznej, ale nie wszyscy wiedzą, że wcześniej był pan zawodnikiem również. Grał pan w drużynie AZS-u Kraków. Proszę mi powiedzieć, dlaczego wybrał pan piłkę ręczną? W latach, kiedy pan dorastał, piłka ręczna nie była tak bardzo popularnym sportem w Polsce jak teraz. Na pewno była w cieniu piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. Dlaczego piłka ręczna? No, mnie w życiu przypadkowo, nie wiem, niezaplanowane rzeczy takie spotkała mnie i też to uprawianie piłki ręcznej to... Uczęszczałem do liceum pedagogicznego w Tarnowie, to teraz tam, gdzie jest CDN, prawda? Naprzeciw było boisko i tam dopiero, gdzie teraz blok stoi wybudowany i tam myśmy grali w piłkę ręczną, nie taką, jaką jest dzisiaj, ale nauczyciel tamtejszy, zresztą kapitalny nauczyciel wychowania fizycznego, pan Mieczysław Łabno, on nas uczył tej piłki ręcznej. Jak się później okazało, to on również był dobrym kolegą, a nawet przyjaciółmi byli z doskonałym trenerem Władysławem Stawiarskim, świętej pamięci zresztą jeden i drugi, no gdzie od nich powiedzmy takie zainteresowania sportowe otrzymałem. Zresztą to, że tą piłkę ręczną uprawiałem, to był przypadek. To, że później byłem trenerem, bo chciałem być nauczycielem, na mnie kolosalny wpływ miał właśnie wymieniony profesor i wychowawca klasy, pan Mieczysław Łabno. I chciałem być nauczycielem wychowania fizycznego i z tym poszedłem do szkoły, wyższej szkoły wychowania fizycznego. Zresztą w liceum pedagogicznym były w ten czas nakazy pracy, ja byłem wytypowany. Coś tam trochę się człowiek interesował sportem, a praktycznie tą piłkę ręczną dotąd jeszcze zresztą tu dla państwa w większości to znany. Tam spotkałem kolegę, który później jesteśmy przyjaciółmi do dzisiejszego dnia. Jak pojechałem do Krakowa, żeby sprawdzić, czy mnie przyjęli, czy nie, czy zdałem te egzaminy, ktoś mnie uderzył w plecy i mówi tak, po krakowsku, zresztą do tej pory tą gwarą krakowską, mówi, no co, przyjęliście? Ja akurat w ten czas to nazwisko, no byłem szczęśliwy,
Zresztą kilka razy w życiu byłem tak szczęśliwy, ale w ten czas chyba najwięcej, że mnie przyjęli. Bo tutaj chciałem powiedzieć, że ja pochodzę z Pleśni, z wioski. Tam skończyłem szkołę podstawową. Jestem przedwojenny. I tak, no chciałem, zresztą miałem kapitalnych rodziców, mamę, tatę, którzy nas dobrze wychowywali, nas było trzech chłopaków i wciąż coś od nas żądali, żebyśmy, powiedzmy, mogli się z tej wioski, prawda, dostać gdzieś wyżej. To było kapitalne wychowanie, jak teraz już na koniec swojego życia podsumowuję te czasy, to rzeczywiście tam się ukształtowało to wszystko. Ale wracam do Nowaka. On się nazywał Nowak. Pierwszy raz już się spotkali. Ja wychodzę tam za nim. I on mówi, wiesz, ja tu też chodziłem jeden na pierwszy rok, ale zachorowałem. Jakieś początki były takie dość na tego. I w tej chwili już nie będę tu chodził do tej szkoły, ale gratuluję ci, że cię przyjęli. A gdzie ty idziesz? Ja mówię, no na dworzec, pochwalić cię rodzicom, że mnie przyjęli na studia. Oczywiście pociągiem się wracało i to szukało się pociągu, który szedł Kraków, Krynica albo Nowy Sącz, żeby od razu do Pleśni dojechać. No i on mówi, a to ja tam też blisko mieszkam, to pójdziemy razem. No i poszliśmy razem. Nawet nie miałem grosza, miałem tylko na pociąg po tego, bo powinien go był zaprosić na piwo albo co, żeby był taki miły dla mnie. No ale nie miałem, miałem tylko na to, żeby wrócić do domu. No i on mówi, a ja piłkę ręczną uprawiam, to my się tam zobaczymy. I tak mówi, o tutaj mamy takie otwarte boisko, tu starszy Kubala to będzie wiedział, gdzie to boisko było. Mur był do ogrodu botanicznego, czasami piłka tam przechodziła na drugą stronę, trzeba było to przeskoczyć. I tam myśmy uprawiali, że zresztą jakiś czas. Zawodnikiem byłem takim ławkowym, słabym byłem, jak tak przedtem mówiono, że słabo grają, jak grasz, jak polskie magi za socjalizmu, taki tam. No nic tam wielkiego nie grałem, no ale w kilkunastu meczach w tej drużynie AZS-u wystąpiłem, znalazłem paru kolegów i tam trafiłem na nauczyciela wymienionego już Władysława Stawiarskiego, który no tak jakoś te zainteresowania u mnie tą piłką ręczną zrobił, że tak przede wszystkim metodycznie uczył. To teraz się już tak nie uczy, to tak mówiąc szczerze, to zaczynamy tę młodzież niszczyć, bo zaczynamy od taktyki, a później uczymy techniki już dosyć w późnych latach i to już nic z tego prawie nie wynika, albo dlatego jest, ci zawodnicy są tacy, no, kanciaści. No i tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło. Później jak na tego rzeczywiście przyszedł i do tej pory tam znamy się bardzo dobrze, przyjaźnimy się. Nawetśmy swoje dzieci trzymali do chrztu. Także do tej pory no nie ma tygodnia, albo nawet ze dwa razy, żebyśmy z sobą nie rozmawiali. No tutaj ci, którzy się sportem interesują, to on taki w administracji sportu pracował w województwie, też mnie jednokrotnie pomógł. I tak to było, że tam zacząłem. Ale mówię, byłem zawodnikiem bardzo takim miernym, słabym. Zresztą późno zacząłem ten sport, bo trochę w liceum pedagogicznym, a później dopiero na tych studiach. No tak było, jak było. Drodzy Państwo, to jest zagadka dla Państwa, bo na ekranie jest drużyna AZS-u Kraków z panem Stanisławem Majorkiem w składzie. Proszę odgadnąć, który to jest pan trener. Niewiele się zmienił, więc przypuszczam, że nie będzie. Pan Adam Szklarz, który to jest pan trener? No, oczywiście, drugi z lewej. Zgadza się, tak? Panie trenerze, wraca pan po studiach do Tarnowa i zaczyna się nowy rozdział w dziejach tarnowskiego sportu. Zaczął się od słynnego spaceru z dyrektorem MDK, panem Józefem Skubają, podobno, to, tak? To też jak był to, przypadek. Było? Spotkałem go, coś o nim wiedziałem, bo on wcześniej skończył liceum pedagogiczne ode mnie, ale tam przychodził, no wiedziałem, że to jest Skubaja. To liceum pedagogiczne bardzo mało
mężczyzn skończyło, bo to była taka dla kobiet szkoła. No, ale nas tam było paru i jak on tam przychodził do tego, no to wiedzieliśmy, że on jest kierownikiem Domu Kultury Dzieci i Młodzieży tam. No i spotkałem go, no cześć, cześć, tam gdzieś koło Harcówki, bo to tak się nazywało. Spotkałem, no i on mi tam przedstawił wizję szklanych domów i Pałacu Młodzieży. Pałacu jeszcze nie było, bo w nim, tam gdzie teraz jest, proszę mi wierzyć, stały konie i furmani byli, wozili węgiel, tam rozwozili. No nic tam w zasadzie nie było, ale coś się zaczęło robić, remontowali to. No i o szklanych pałacu zaczął, o pałacu, o tym, tu będziemy, wiesz, to robić. No i tak się jakoś namówił. A człowiek może był i w potrzebie, bo trzeba było coś zarobić, więc do południa uczyłem w Szpulkach na Brodzińskiego. Tam sali nie było, no nic praktycznie nie było. No a po południu szedłem do pałacu i tak się to tam zaczęło w tym Pałacu Młodzieży. Zresztą tu muszę powiedzieć o Skubaju, żeby to nadzwyczajny, zresztą facet był jakiś wyrozumiały dla mnie, bo ja tam pracując w tym Pałacu Młodzieży narobiłem parę głupot takich dużych. Tam to tutaj ci wszyscy wiedzą, że Gąsior był Moskwą, a Moskwa Gąsiorem. Więc były takie rzeczy, bo byłem chytry na wynik. Prawda czasu, prawda były, ekranu. Te wyniki były potrzebne. Te wyniki były potrzebne, no bo tu był przewodniczącym Rady Miejskiej pan Kloze, Józef Kloze, no jak tam do niego Skubaja biegał, no to zawsze jakieś pieniędzy przyjął. Zresztą jakbyśmy na turnieje jeździli, to było no słabiutko, bo na jedzenie nie było. No ale były te pieniądze, żeśmy mogli wyjechać i on tam zawsze coś u tego pana Klozego wyczarował. Gdzie teraz jest bardzo ciężko coś w urzędzie załatwić, a tam on potrafił to załatwić. Zresztą ja czasami się mu już wstydziłem, bo dopierośmy przyjechali z turnieju i już byśmy na następny gdzieś tam chcieli jechać. No to wstydziłem się, ale on mi powiedział w ten sposób, że mówi, ty jesteś od tego, żeby młodzież tutaj ćwiczyła, żeby była, a ja jestem od tego, żeby tu załatwić pieniędzy. No i to tak się zaczęło. Zresztą, proszę Państwa, to znów tutaj, ja nie wiem, no trafiłem na młodzież, która, gdzie na ich garbie, dosłownie na garbie tutaj tarnowskich chłopaków, powiedzmy, poszedłem jakoś w świat. Nie wiem, czy byłem dobry, czy niedobry. Byłem najprawdopodobniej, no, chyba coś tam pracowałem, ale oni chcieli pomóc. I to była taka, później jeszcze tam Staszka Kubale, czy innych tutaj wszystkich nauczycieli. No tutaj, proszę Państwa, to nie Cyganie, ale jak ta piłka ręczna, najpierw bez pomocy tych wymienionych tutaj, tych paru tutaj jest, ale to były dziesiątki tych chłopców, następnie nauczycieli, bo nauczyciele, na przykład jak Siódemka grała, Staszica, gdzie tam szklarze do tej szkoły chodzili, a Pudło, czy inni chodzili do Czwórki, no to na mecz międzyszkolny szły całe szkoły, w dwójkach ustawione, jedna, druga i ta Emilka tam, dziurawa, mokra, bo to było nieodwodnione. Proszę powiedzieć tak dla młodszych kibiców, bo oni nie wiedzą, co to była Emilka, Cykoryjka, takie kultowe boiska, no wtedy no, przecież nie było hali, Cykoryjka, no to nawet asfaltowego boiska nie było porządnego, chodzi, prawda? Ale tutaj jeśli chodzi o to, no to ta Emilka Plater, gdzie teraz tam no jest boisko do piłki ręcznej, ale już na zewnątrz nikt nie chce w zasadzie trenować tam się na ten. I przedtem było gorsze, bo tutaj zresztą prezes MKS-u siedzi, to jeszcze na błocie najprawdopodobniej też grał, czy Krzysiek Janas, to samo grało się na błocie. Jak przyszli tutaj na trening, to przecież chodziliśmy po tej trawie, bo tam była i trawa, i klepisko, i tak, żeby znaleźć jakieś troszeczki miejsca i narysować boisko. Rysowało się boisko wózkiem takim, czasami nam w tym też nieodżałowany w ten czas portier w Pałacu Młodzieży, pan Melchior
Kołacz pomagał w tym wszystkim. I to tak się to zaczęło. Oni no, chcieli tam, różne były te momenty. Ja jeszcze jedno powiem, jeszcze wspomnę tutaj o Skubaju, że on wymagał tylko jedno, żeby była młodzież, żeby było dużo tej młodzieży i żeby trenowali, żeby coś robili. Tam za bardzo dokumentacji nie wymagał. No, tak jak na dzisiaj biedni nauczyciele to wszystko piszą, no to mnie by byli wyrzucili w ogóle z zawodu, bo ta dokumentacja taka po kieszeniach była, po tym, więc a równocześnie no, w stosunku do siebieśmy byli tak, no byłem czasami nawet niesprawiedliwy dla tej młodzieży, bo no i byłem strasznie na wynik sportowych, tak jak tam ich czasami porozstawiałem po kątach. Ale mi to wszystko podarowali i cieszę się, że w tej chwili no w 90% to są moi naprawdę najmilsi przyjaciele i koledzy. Podarujcie to tam Witola, co ci czasami nagadałem. Zresztą z Witolą to miałem taką rzecz, że on akurat jak przyjechał do Tarnowa i takśmy się spotkali, to on teraz jest, widzimy tutaj wszyscy, jaki on jest wygadany, a przedtem mówił tylko ta głową. Tak było z początku, panie to ja Witole, może... a później pyskowo. Ja może dodam, pan Witold Bejnar, wieloletni kapitan drużyny męskiej Pałacu MDK i potem wiadomo Pałac Młodzieży. Proszę Państwa, panie trenerze, tutaj jest to zdjęcie już jest z lat 70., kiedy był asfalt, bo to jest finałów Mistrzostw Polski Juniorów z 1972 roku. I te hale sportowe to jest początek lat 70. na Gumiskach i na pierwszym liceum, gdzie potem piłkarze ręczni i piłkarki się przenieśli. Mówił pan o wyniku, więc ja chciałbym wrócić do pierwszego wielkiego sukcesu, bo to było coś niesamowitego. Dwa lata działała sekcja, jedzie pan na finał Mistrzostw Polski Młodzików do Krakowa i przywozicie stamtąd srebrne medale. O, to jest właśnie drużyna z panem trenerem Majorkiem, tak historyczny pierwszy medal. Pamięta pan ten turniej, tamte mistrzostwa? No pamiętam, bo w ten czas się też taka zaczęła przygoda. W ten czas na tym tam MKS Poznań startował. Spójnia Gdańsk. Spójnia Gdańsk, Tarnów i kto jeszcze? Kto tam był jeszcze? W Krakowie, jakbyśmy to zdobywali. Na pewno Gdańsk. Ostatni Gdańsk mecz był z Gdańskiem. No, ostatni z panem Januszem grali. Czerwińskim tak. Jako trenerem. I to w tym wypadku tam akurat doszło do takiej, powiedzmy, no rozmawialiśmy, bo tam w internacie gdzieś mieszkaliśmy, rozmawialiśmy. No i tak do tej pory z tym Czerwińskim rozmawiamy, dobrze się znamy. W zasadzie to też tutaj muszę, że to też był taki przypadek, tam coś tutaj tak na garbie, zaczęli w Polsce tam wiedzieć o tym, bo na garbie tych tarnowskich chłopców, już w tej chwili panów, potrafiłem, no zacząłem być znany, no, że coś potrafimy tutaj z tymi zawodnikami zrobić i grać. No i tam również jakoś zapoznałem się, będąc w Krakowie, zapoznałem się z Januszem już wcześniej. My tam, bo jak z AZS-em jeździliśmy na zawody, bo AZS grał w pierwszej lidze, no to Spójnia była, to tam się jechało. I chłopcy jakoś dziwnie ze Spójni i AZS-u bardzo się lubili. Trzymali się razem. Zawsze później doszło do tego, że jak się mecz już rozegrało, no to jeszcze był nocleg. No to uciekło się Stawiarskiemu tam i wszyscyśmy się spotkali, no i wiadomo, bawiliśmy się w tym i to już wiedziałem, ale tutaj tak się zadziergnęło. Później mnie tam gdzieś do kadry juniorów poprosili jako asystenta, później tam byłem samodzielny, młodzieżówkę prowadziłem samodzielny i tu też tak akurat. No jakoś, ja nie wiem, no również mnie Janusz Czerwiński tam do siebie przed mistrzostwami we Francji poprosił, żebym mu pomagał. Tak, to przejdziemy do tego okresu współpracy bardzo owocnej, bardzo ważnej dla
polskiej piłki ręcznej. Tutaj jest właśnie zdjęcie z tych finałów młodzieżowych, Mistrzostw Polski Młodzików w Krakowie, w Nowej Hucie, tak, panie trenerze? Tak, w Nowej Hucie. To było. No i tutaj między innymi Franciszek Gąsior grał, późniejszy olimpijczyk z Monachium. Ryszard Skutnik jako bramkarz, no do tej pory bardzo ceniony trener, a w przyszłości też reprezentant Polski. Panie trenerze, bardzo szybko, co nie było w tamtych czasach chyba łatwe, udało wam się nawiązać kontakty zagraniczne, prawda? Najpierw był Preszow na Słowacji, potem były inne wyjazdy, duża atrakcja dla młodzieży, no, tutaj na to pewno. Też był chyba 62. Troszkę później, troszkę później, ale jak doszło do nawiązania tych kontaktów z Preszowem? No to znów taki przypadek. Bo one trwają właściwie przypadek, do dzisiaj. Przypadek, który no, spotkał, więc no, było tak, jak było w tym okresie. Urodziło nam się dziecko, zresztą jedyne, córka. No i pojechałem, bo były strefy tutaj takie turystyczne, prawda, można z Tarnowa można było na Słowację tam wyjechać, czy do Czechosłowacji w ten czas. To na takim mieście, to Świdniku kończyło. Świdnik, tak. No ja gdzieś wykupiłem sobie tą, nawet nie wiem jak, tą wycieczkę, żeby kupić buty dla córki, dla dziecka. Ona była 61 rocznik, a to było w drugim, czy tam w trzecim. No i pojechałem tam. W tym Świdniku tych turystów przyjeżdżało z Polski. No i nic nie można było sprzedać, a w ten czas na Słowacji szła sucha kiełbasa i spirytus. No i wziąłem to, no nikt nie chciał kupić nawet, w ogóle nie zatrzymywali się. No ale tu miałem zadanie, no przecież żona co by mi powiedziała. Jak. No i tak człowiek był odważny, tam się pytałem, on mówi, jedź, mówi, do Preszowa. Tu autobus jest, pojedziesz do Preszowa, tam sprzedaż na pewno. No i wsiadłem na czarno do autobusu, kupiłem na ten. No i zacząłem tam po tej ulicy głównej chodzić, bo zresztą większość tutaj, co siedzą, to w Preszowie nie była jeden raz, tylko kilkanaście razy w swoim życiu, więc zacząłem zatem chodzić. No i tak szedłem, patrzę, a tu grają w piłkę ręczną. Na zewnątrz. Tam był dom pioniera się to nazywało i grali. Ale ja się, bałem się podejść do nich, bo jak mnie tak chwycą i zamkną tam gdzieś albo coś, to różnie to były, bałem się, ale poszedłem na ten budynek, zapisałem numer tamtego budynku, adres, no jak to się nazywa. Jeszcze tam była tak Tatran Preszow, to też napisałem, choć co pisałem. No i za jakieś, jak wróciłem, napisałem ten list, taki po polsku oczywiście, i to wysłałem. I po jakimś czasie, ja nie wiem, czy to było miesiąc, czy krócej trochę, przychodzi list, że oni chcą przyjechać, że oni są mistrzem Słowacji w piłce ręcznej, juniorów oczywiście. Zresztą tam była w tym momencie bardzo silna piłka ręczna, od którego na pewno ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo się nauczyłem od nich piłki ręcznej. Praktycznie to była taka druga szkoła, która na ten. I tak myślę, że w ogóle tarnowska piłka ręczna dużo zyskała przez to kontakty z Preszowem. No i oni tu gdzieś na jesień, prawda, przyjechali. Pożyczyliśmy łóżka w Pałacu Młodzieży na drugim piętrze. Oni tam byli zamieszkani. No i było tak. Tak, i do tej pory to ja tylko muszę o tym powiedzieć, że z ludźmi, z którymi się tam zapoznałem, no to żyjemy jak rodzina. Szczególnie z facetem, który się nazywał, był prezesem klubu, z inżynierem Otto Lukaczem. No i to też jest taki jakiś mój sukces osobisty, bo tak, my się starzy znamy, nasze dzieci się znają bardzo dobrze i wnuki się też już znają. Także się odwiedzają, przyjeżdżają. No jest łatwo w tej chwili to, bo to jest tylko 150 kilometrów. Nawet niecałe do Preszowa. Tak, ja pamiętam taki mecz wspomnień z roku 1980. To był jubileusz 20-lecia piłki ręcznej. Przyjechał Tatran Preszow, Old Boye.
grali na tym asfaltowym boisku przy Pałacu Młodzieży z Oldboyami z Tarnowa, pan Donat Szklasz, pan Adam Szklasz, oni, tam grali to, w tym meczu, tak, pamiętam. To było tak z nimi, jak się grało. No, z nimi trzeba było walczyć. Po tym wszystkim szło się, prawda, biesiadowało się i tak dalej, ale jeśli chodzi o mecz, no niesamowicie ludzie nie umieli przegrać. To kłócili się, bili i sędziowie zawsze byli za nimi. Tutaj to oni lepszych sędziów spotykali, jak tu w Tarnowie grali, jak my tam. Tam no, oni musieli wygrywać, ale to się uczyło tej zaciętości. To wiem, od kogo pan trener się nauczył, że no trzeba też wygrywać zawsze. Nie, to ja się dużo nauczyłem tej zaciętości, powiem, w domu rodzinnym. Bo no, byliśmy bardzo tak, zresztą z bratem, który tylko różnica była roku, świętej pamięci Ceśkiem, no to tacyśmy byli, że tam czasami ojciec nam wlał 3 razy dziennie, tak jak pacierz byśmy mówili, wieczorny, tośmy jeszcze też dostali, bo buty były rozwalone, byśmy tam coś kopali, szmaciankę. Także tam ta zaciętość. A tutaj, no też tutaj na przykład dużo zaciętości, to się nauczyłem też przy chłopakach. Na przykład mogę wypowiedzieć tutaj z Adamem Szklarzem, tośmy się wciąż, ja mówię, no dzisiaj to przegracie. Adam mi mówi, co? My przegramy? Szedł i kłócił się po plantach ze mną, jakbyśmy szli na Zwierzynieckiego, bo w ten czas się nie dojeżdżało, tylko z dworca szło się na Zwierzyniecko, na Zwierzynieckiego czy na inne, bo było szkoda te 20 groszy też, czy te 40, nie wiem ile w ten czas ten tramwaj kosztował. Poznałem charakter pana Adama, bo tak się złożyło, że był moim wychowawcą w liceum, więc też no doświadczyłem charakteru pana profesora Szklarza. Miło wspominam do tej pory. Panie trenerze, koniec lat 60., lata 70. to złoty okres tarnowskiego szczypiorniaka, tarnowskiego sportu. Seria medali złotych Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego, Akademickiego Związku Sportowego, Mistrzostwo Europy Szkół Licealnych. Dziewczyny, drużyna złożona z uczennic, awansowały do ekstraklasy. Chłopcy grali w drugiej lidze. Najlepsi zawodnicy trafiali do kadry seniorów, nawet jechali na igrzyska, jak pan Franciszek Gąsior, pan Andrzej Kącki, prawda? Zostawali trenerami znanymi. Z ludzi z Tarnowa wywodzących się, którzy stanowili kadrę narodową, młodzieżową, juniorów, to można by właściwie książkę telefoniczną chyba założyć, prawda? Mówiono w Polsce z podziwem o tarnowskiej szkole piłki ręcznej. Na czym polegał ten fenomen tarnowskiej szkoły piłki ręcznej, pana zdaniem? Na bardzo solidnej pracy. Przecież tam się prochu nie dało wymyślić, zresztą to na tym. No. Pierwsza rzecz, że w Tarnowie do tej pory no, takie urządzenia do sportu, czy te wszystkie nasze hale, boiska są tak słabe, że no, nie wiem za co ten Tarnów jest przez Pana Boga, powiedzmy, bo jestem katolikiem, ukarany, że te władze, których wybieramy wciąż, no nic w tym Tarnowie takiego dobrego nie wybudowali. No przecież jesteśmy teraz bez niczego. Ale ja wracam na takiej pracy, siermiężnej pracy. Na pierwszy obóz, ja tylko powiem, tutaj siedzi, tak, to pierwsze, że to takie obozy, to były o głodzie w pewnym stopniu. Był Adam Niezgocki, który był inspektorem od spraw wychowania fizycznego. I on jak widział, że coś w tym MDK-u mamy, mnie się zachciało, że obóz, żeby był tam na tego, wymyśliłem sobie. No i on mówi tak, no nie, my mamy na wędrowne obozy, więc znów trochę cygaństwa. Chyba za 3 dniśmy już różnymi sposobami dotarli do Zakopanego. On dał te pieniądze na ten, no było i tak, część. Przy ulicy Kościeliskiej, u pani Gosienicy. Ten dom jeszcze stoi do tej pory, jak tam gdzieś jadę do Kościeliskiej albo coś, o co je przypominam. Tam myśmy mieszkali, część mieszkała w stodole.
u tej góralki, a część mieszkała tam, nie wiem, ci młodsi troszeczkę, tak, mieszkała w domu tam po dwóch, po trzech, na jednym łóżku to było, ale nas nikt tam nie kontrolował za dużo. Śniadanka, ona nagotowała wody, tośmy coś sami robili, kolację to samo, czasami brakowało chleba, mówiąc tak szczerze, i to siermiężne takie wychowanie do tego doprowadziło. Również, nie wiem, kto trochę Pałac Młodzieży zna, to pierwszą salę, gdzieśmy trenowali, teraz tam jest sala do judo na pierwszym piętrze, no to tam myśmy trenowali, no co tam się dało, no stała gdzieś ta bramka, to, ale sprawność się robiła, no przecież chłopaki byli tak sprawni, że tam jak skrzynieśmy ustawili, no pewnie, że to była 3,80 chyba tam wysokość była maksymalna, no to tutaj siedzący tutaj szklarze czy coś, to nogami, on wyskoczył na skrzynię, później się odbił ze skrzyni i nogami na tym, że się nikomu nic nie stało, to było na ten. Oprócz tego, no bardzo dużośmy, te obozy jednak się odbywały, jakoś, pewnie, że to ich dużo zdrowia kosztowało, ale jeździliśmy do Zakopanego. Oni biegali jak kozice po tych górach, jeszcze można było biegać, zresztą to kadra seniorów, to również taki progres mieli, troszeczkę tam akurat. No i to było, no byli tak sprawni, że oni wszystkich potrafili zabiegać za tego. I to nic wielkiego nie było, to żadnej praca, szkoły praca nie było. I praca. Praca, praca. I oprócz tego to jeszcze muszę powiedzieć, że tak, przybywało trochę trenerów już. Bo Zbyszek Barnaś, no szkoda, bo bardzo zdolny trener. Ja nawet nie wiem, może się tutaj Staszek i inni nie pogniewają, ale on z nas był taki, najbardziej rozumiał tak logicznie tą piłkę ręczną na ten, z nas wszystkich, no to on przybył, przybywali inni też. Otwórca potem Giżyńskiej piłki ręcznej w tak, Tarnowie. Tak, i przybywali inni tutaj już zaczęli uczyć, a oprócz tego no życzliwość nauczycieli wychowania fizycznego, bo Staszek Światłowski, czy jeszcze inni tutaj, czy później Staszek Prymakowski, czy coś. No przecież to wszystko trwało i to było no wspaniała rzecz. Szkoda, że teraz tego tak nie ma. No ale są inne czasy, inne na tym. To była, no i to wystarczyło i żadnej tutaj sztuki się wielkiej nie robiło. Tylko no praca, strasznie duża praca. No i była piłka ręczna taką marką, która fantastycznie promowała no tak, ale Tarnów, aleśmy nigdy nie spotkali się z tym, żeby ją szereg zawodników, którzy później grali w pierwszej lidze i tak dalej, mogli grać u nas, no ale do tego już nie było warunków ani halowych, ani tych finansów nie było, bo on każdy jeden musiał to zarobić. Po prostu nie umieliśmy i to tutaj znaleźć tych sponsorów, wykorzystać tego potencjału, wykorzystać tej młodzieży. Także oni się męczyli do pewnego okresu. Zresztą tak jak i teraz w tej chwili jest, bo tylko powiem tak, że jest drużyna tutaj stworzona przez Pałacu Młodzieży przede wszystkim. Tam jeszcze Skrzyszów coś tam dał do tego. I no i co z tego? No to się wszystko rozleci, bo już teraz na przykład wczoraj się dowiedziałem, że już chcą zabrać teraz dwóch zawodników, Szatkę i Barnasia stąd. No teraz po pierwszej rundzie. No i pewnie pójdą, no bo co? Panie trenerze, jeśli pan pozwoli o współczesności, porozmawiamy później. Tutaj jest zdjęcie, jeśli dobrze widzę, drużyny, która awansowała do drugiej ligi państwowej. Tak? Dobrze. Pan trener Barnaś, o którym tyle ciepłych słów mówiliśmy, i wtedy jeszcze jako zawodnik pierwszy z lewej stoi, tak? W górnym rzędzie. Pan Skutnik jest tutaj w tym drugim rzędzie, pan Bejnar na środku, kapitan, pan Witold Bejnar, kapitan tamtej drużyny, no i inni wspaniali zawodnicy. Panie trenerze, teraz chciałbym, abyśmy przeszli do tego okresu, kiedy pan wyfrunął z Tarnowa, został tym trenerem szczebla centralnego, współpracował z panem Czerwińskim w reprezentacji młodzieżowej, potem w pierwszej reprezentacji Polski. Przyszedł rok 1974,
I dla wielu wielka niespodzianka, bo to reprezentacja Polski prowadzona przez Pana zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Świata. Wtedy było to traktowane jako olbrzymi sukces. Na dowód tego w plebiscycie takim prestiżowym na najlepszego trenera roku zajął Pan 3. miejsce. Tak. A pamięta Pan, kto zajął 1. i 2? Nie pamiętam. Kazimierz Górski, no. Legenda polskiego futbolu, no, i Hubert Wagner. No. Legenda polskiej siatkówki. Pan był 3. w tym zacnym gronie się znalazł. No, to pokazało, że odniósł Pan wielki sukces wtedy. Chociaż miało się okazać, że ten największy to dopiero jeszcze przed nami, prawda? Ale tu chciałbym tak powiedzieć, że to się zaczęło, już wspomniałem, w 70 roku, kiedy mnie tam Czerwiński przygarnął do siebie, gdzie na obozach my byli, i to też był taki przypadek, bo na te mistrzostwa miał jechać świętej pamięci już Edward Hyla, kiedyś reprezentant Polski i później trener Gwardii Opole. No ale on nie mógł, bo Gwardia nie zwolniła, bo musiał tutaj pracować. Zresztą nawet nie wiem, czy mógł, może mógłby nie dostać paszportu, bo pracował w służbach. Więc mógł, no nie wiem, no w każdym razie coś było. No i mnie przygarnęli, pojechałem na te mistrzostwa. No tam oczywiście przegraliśmy, bo było 16 drużyn. I zajęliśmy w grupie ostatnie miejsce i trzeba było wracać do domu. Pierwsze śliwki Robaczywki. Tak, prawda? I to. Ale tam byli tacy chłopcy już, którzy no, mieli ochotę dobrze grać, ale nie, jeszcze nie umieli no, grać, jeszcześmy różnie. No i pamiętam, że tak uprosiliśmy organizatorów, żeby, no, żeby ten Paryż widzieć, bo tam graliśmy gdzieś poza Paryżem i uprosiliśmy, że owszem, tą jedną noc w hotelu nam zajmą. No i tam się już zaczęło to kształtować, bo tak, tą jedną noc nam opłacą i że pojedziemy. No trochę tych załatwień było, więc tam kierownikiem był w ten czas Stawiarski, bo on był wiceprezesem od spraw szkolenia w związku w ten czas. No i pojechaliśmy jakoś, myśmy tam załatwili nam tą jedną noc, ale bez jedzenia, bez niczego. Pieniędzy też nie było tam. Pamiętam, że do dziś dnia jeszcze w życiu nigdy mi bagietka tak nie smakowała jak tam, ale też nie miałem na to, żeby, bo mi Stawiarski ułamał kawałek mój zjedz. Więc to było, no naprawdę, na wieżę Eiffla na piechotę, Notre Dame, tam wszystko na piechotęśmy chodzili, wszyscy się za nami oglądali, bo nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby kupić autobus albo metro. No ale to się tak zaczęło, oprócz tego to się jeszcze tak skończyło, że tak po tej nocy do południa, bośmy ten dzień, oni nas rano zawieźli, chodziliśmy, późniejśmy się przespali, ranośmy wstali bez śniadania, bez niczego jeszcze, ale w południe już na to lotniskośmy się pchali. I tak wszyscyśmy się cieszyli, ale będzie jedzonko takie do tego. No, no to o tym mówię, bo to była naprawdę, to się w ten czas kształtuje ta grupa. To na tego. I wszyscy jesteśmy na tym lotnisku, a tu zapowiadam, że ze względu na warunki 4 godziny opóźniony samolot. No ale jakoś myśmy wrócili i w ten czas tak z Januszem. Myśmy rozmawiali z tym Stawiarskim, no i stworzyła się w ten czas, ja wiem, chyba taka praca, która objętościowa była straszna. Bo na przykład no, jeździliśmy na obozy, zresztą to i chłopaki tu z pałacu to przechodzili, bo ja niejednokrotnie też żeśmy za dużo chyba pracowali w niektórych wypadkach. No, jechaliśmy do Zakopanego na obóz 3-tygodniowy. To teraz nawet ta nasza doskonała reprezentacja, to tego by nie wytrzymali. No, w 3. tygodniu tośmy nie mogli już na siebie patrzeć. Ja znalazłem, przepraszam, taką informację, że to, jak te obozy wyglądały prasowo z tamtych lat. Że
Często zawodnicy, cała kadra spała na jednej dużej sali, mając do dyspozycji jedną toaletę, jeden prysznic. I gonili po górach. A to było już przed samą Olimpiadą. Przed Montrealem. Przed samym, tak. Od tego, no, to był jeszcze ten Montreal. To przecież kopalnia było tych reprezentacji. Nikt na piłkę ręczną nie liczył, ale prawda, chcieliśmy, żeby nas gdzieś wysłali na wysokościowy, bo były w ten czas modne, prawda, obozy na tym. No ale kto tam nas, szczypiornistów, tam nic. I wymyśliliśmy, że pójdziemy do 5 stawów gąsienicowych. Wynieśliśmy na własnych do wodogrzmotów, nas tam dowiozły na te z Mickiewicza, jak ktoś zna trochę Tatry, to wie. A stamtąd wszystko wynieśli na własnych, 3 sztangi pełne. No i co drugi dzień do Krzeptowskiego, bo był właścicielem, to byli Krzeptowscy. I Jasiek tam był głównym szefem, więc tam te chłopaki schodzili do tych wodogrzmotów, tam podwozili to jedzenie i na plecach to wszystko wynosili, żeby kotlety. Były codziennie kotlety i ziemniaki. Ziemniaki, kotlety, kapustę tam miał jeszcze jego mama, która już miała też, chyba była starsza jak ja dzisiaj jestem, bo ponad 80, tam mu pomagała. Chłopaki na tej dużej sali, ja nie wiem jak tam teraz jest, bo już nie wyjdę chyba, a tam nie można jeszcze samochodem dojechać. Więc była jedna sala, 2-piętrowe łóżka. Myśmy tam byli, czasami jeszcze turyści przyszli do tego. No i najgorsza rzecz to z tego wszystkiego to była to, że była jedna ubikacja. Więc jak te chłopy, a w ten czas jeszcze zima, bo to był kwiecień, przełom kwietnia, maja tam myśmy byli. No to wszystko, te stawy były zamarznięte, no to codziennie my i tak do południa na Szpiglasowośmy szli albo na Zawrot, bo tam było 2000. Więc to było to przewyższenie. No strasznie, mówiąc tak, prawda, że tam się nikt nie zabił i dzięki takiemu też przewodnikowi, to chyba ja żyję, bo się urwał już z tej linii i zacząłem lecieć, ale on mnie na czekanie chwycił. Dzisiaj by nie chwycił, bo za dużo ważę to. Ale na ten, no i tam myśmy jakoś byli 16 dni, tam myśmy na ten, więc była, ubiliśmy śnieg, tam myśmy zrobili obwód, po południu była siła, po tej sile szliśmy na tego i było trochę podań piłki takiej mokrej na tym śniegu i późniejśmy grali w piłkę nożną na ten. Co jestem przeciwnikiem, aleśmy to i tak stamtądśmy tak zeszli. No i później było to, co no, byli ci chłopcy zresztą, no miałem jakieś szczęście do pracowitych ludzi, bo to już o pałacu wspominałem, że byli niesamowicie ambitni i pracowici. I tamci też. Oni tam tylko, to teraz tam jak mi opowiadają mi, co tam robił, to jak schodzili do wodogrzmotów, to jeszcze wynosili butelki tam. Byli zmuszeni tak, ale no, musieli sobie jakąś przerwę robić, żeby na ten tam. No i takśmy to z tego obozu przyjechaliśmy do Tarnowa i tu z Kanadą graliśmy 2 mecze z Kanadyjczykami, bo chcieliśmy z nimi nawiązać taki kontakt, żeby nam tam pomogli i to się udało, to było dobrze. Panie trenerze, tutaj jeszcze, drodzy Państwo, jest reprezentacja młodzieżowa Polski z mocnym tarnowskim akcentem. Pan trener Majorek, pierwszy z lewej, czwarty z lewej w górnym rzędzie, pan Roman Moneta i w dolnym rzędzie, pierwszy z prawej, Wacław Smagacz, a obok niego Janusz Malisz. Więc no, bardzo mocny akcent tej młodzieżowej reprezentacji. No i teraz przejdźmy do tego największego sukcesu polskiej piłki ręcznej do tej pory, bo to jest jedyny medal, nawet Bogdanowi Węcie, jego chłopakom to się nie udało. 76 rok, Montreal, brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Jak pan wspomina tamten turniej? Pytam o aspekty zarówno sportowe, jak i pozasportowe też. No, w tym wypadku to też teraz się wiele na tego. Ci chłopcy, oni jadąc na tę olimpiadę, zresztą w ogóle jak przyjeżdżali na tą kadrę, no to mieli cel, oni chcieli coś osiągnąć. To nie tak, żeby ich tam gonić już zupełnie
i chcieli osiągnąć no, jakiś dobry wynik. I po tych obozach, po tej ciężkiej pracy, no, dobrześmy tam grali. Zresztą tam mogliśmy wyżej grać, bo z Rumunami, dwoma bramkami, tośmy przegrali na własne życzenie. Ale to była potęga wtedy. Była potęga, ale mi tak i zacząłem tam szkodować gdzieś do tych zawodników i tam któryś mi, chyba Andrzej Szymczek, bo... Bramkarz, on mi mówi tak, no co tu trener narzeka? Mówi, nie lepiej było brąz wygrać ostatni mecz i mieć brąz, niż Rumunii w ten czas ze Związkiem Radzieckim, jeszcze Związkiem Radzieckim coś przegrali 13 czy 15. Tak, oni byli w ten czas, to byli no niesamowicie silni. Zresztą to trochę na pokaz to wszystko, bo oni tak jak dzisiaj wieczór zdobyli złoty medal, a na drugi dzień taki Jewtuszenko był trenerem, wziął ich tam na ten plac w tej wiosce i gonił ich chyba 2,5 godziny. Dlaczego? Jak? No, chciał pokazać siłę narodów Związku Radzieckiego i tak dalej. Panie trenerze, ja wspomnienie mam takie z dzieciństwa, bo wtedy byłem dzieckiem, ale jakoś przypominam sobie to mecz o brązowy medal dramatyczny wygrany po dogrywce z drużyną Republiki Federalnej Niemiec, prawda? No tam w ten czas Jurek Klempel szedł na mistrza, znaczy na Króla Strzelców. No i prowadziliśmy dosłownie, były ostatnie sekundy. Trochę się inaczej grało, bo jeszcze tak na czas nie było, jak to dzisiaj jest, że podnosi od razu. No i gramy do końca, gramy, ale on chciał jeszcze jedną bramkę zdobyć i Dekar, taki w ten czas bardzo dobry zawodnik, zresztą później tak ciężko, nie wiem czy jeszcze żyje, ale uległ wypadkowi, że sparaliżowany był od szyi w dół. Kapitalny przechwycił tą piłkę i rzucił remisową. Ale tą dogrywkę... Co pan przed dogrywką powiedział zawodnikom? No musimy to wygrać. Przede wszystkim oni mówili. Pierwsze chcieli pobić tego kukusia, bo taką miał na ten, tam wskoczyli do niego, a on się bał tylko Szymczaka. Nikogo się nie bał. Nie bał się trenerów, kierowników, nikogo się nie bał. Ale bał się Szymczaka bardzo. W ten czas nie wolno było bramkarzowi przekraczać środkowej linii. Taki był przepis. Nie wiem, to niedobry był przepis, ale był. No to jak tam zawalił w tej obronie, a zawalił, bo on wciąż tylko no, czekał na to, żeby bramki zdobywać zresztą. Najprawdopodobniej jakby teraz żył, to też by zdobywał bramki. No coś miał w sobie takiego, że potrafił. Wszyscy wiedzieli, że w lewy górny bramkarza taki, nawet nie tam w okienko, tylko tak. Wszyscy wiedzieli, to trzeba Jurek zmniejszy, a po co jak mi wchodzi? I on tak odpowiada. I tam no to on za linię środkową, a ten już jak nawet dobiegł te 20-15 metrów tam, no to już nie przeszedł, bo... Gonił za nim tam. Tylko się bał Szymczaka i tam też była taka sytuacja, bo Wagner miał tą drużynę, tam zresztą w ten czas się dosyć blisko się znały te drużyny. To była taka koleżeńskość, czy z piłkarzami nożnymi, no to, że tak powiem, pan Kazimierz, no to tak może mniej, bo on miał specjalny sposób. Taki, że jakbyśmy wchodzili tam do Zakopanego, bo tamśmy się spotykali do centrum, to on no, na wieczór to się patrzyło, czy zawodnicy wracają, czy nie o 22. To on zawsze tak się odwracał, że piłkarze wracali nawet do 23, ale on nie widział. On nie widział i to była dobra metoda. No i do tego. Tam też była sytuacja taka, że on tam do siatkarzy balowali, ale to też była drużyna taka, że balowali tam cały czas i on tam do nich podchodził. No ale to myśmy o tym nie wiedzieli. Zawodnicy teraz mówią, co mu zrobili, także przestał balować, bo powiedzieli, że go wyrzucą normalnie z ekipy.
jeśli jeszcze raz przyjdzie późno do pokoju. Zresztą to była silna, bo Zyga Kuchta, taki Antczak, Zdzisek, Sokołowski. Tu mamy tą ekipę w strojach olimpijskich, takich efektownych, właśnie z Montrealu. Brązowi medaliści. Panie trenerze, zdradzimy tą przykrą rzecz. Ja przepraszam, ale tak jak odwiedzałem pana, liczyłem, że zobaczę olimpijski medal, a tu się okazało, że ta cenna pamiątka gdzieś zaginęła podczas remontu domu, tak? Czy sprzątania przedświątecznego? Nie, ja mieszkam w takim szeregowcu, tam jeszcze co za Gierka budowali dla klasy robotniczej. Ja tego nie kupiłem, ale później odkupiłem. No i tam powódź mnie od czasu do czasu, zresztą w tym roku też. Taka, że mam powyżej metra albo jeszcze wyżej wody. No i to wszystko poginęło tak, że nic. A oprócz jest, jest tego, dyplom znakomity, no, dyplom pięknie tam, uprawiony, duży dyplom olimpijski, to jest z Montrealu. Tyle jest. Zresztą ja nie zbierałem takich, jakoś nie miałem takiego drygu, żeby to zbierać. Teraz może by się nawet to przydało, żeby pooglądać z wnuczętami. Może jeszcze doczekam jakieś prawnucze, no to by, jeszcze bym się do nich chwalił, ale no nie mam takich rzeczy do tych. Ale ja na nie szczęście... wiem, czy to nie za długo, bo tutaj zanudzę państwa. Panie trenerze, przyszła pora, kiedy wyjechał pan za granicę. Został pan trenerem reprezentacji Luksemburga, potem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W kraju kryzys, tam w latach 80., tak? Sport tarnowski też przeżywał wtedy nie najlepszy okres. W kraju kryzys gospodarczy, kryzys sportu, a pan mówiono, jak szejk sobie żyje. Jak wyglądały realia tej pracy w Luksemburgu, a potem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? W Luksemburgu, no to TKKF absolutnie. To mniej więcej oni też, działacze się tam, żeby mieć pieniądze, to tak jak dzisiaj, a tutaj pan prezes siatkówki to wie, nasi wiedzą też prezesi tutaj, co są. Było ciężko zdobyć, bo to, chociaż ja panu powiem, że municipalite w Luksemburgu za hale od swoich drużyn nie brały pieniędzy, a u nas na przykład SPR musi płacić, pierwsze dostanie z miasta pieniądze, a później musi zapłacić miastu za Tosirowicz. To jest chore, no ale tak jest, ja tylko o tym mówię. No i tam zbierali, ci chłopcy się składali, w związku z tym niewiele chyba z Tarnowa ludzi było na Wyspach Owczych, ale ja byłem z tą reprezentacją, bo tam w ten czas inaczej były organizowane Mistrzostwa Świata. Była grupa C, B i A. No ja z nimi pojechałem na ten. Zresztą tam jeszcze spotkałem Polaka. No i z jednej strony to się cieszyłem, że go spotkałem, ale z drugiej strony ja tam chyba 10 nocy nie spałem, bo on przychodził, ściągał mnie i zabierał do siebie. No taki był spragniony tego, rzeczywiście, kontaktu z Polakiem. No i do tego, no tam byłem u nich, to tam trwało 8 miesięcy w jednym roku i 8 w drugim, bo ich nie było stać na to, żeby 12 miesięcy trenerowi płacić. Zresztą czyli taka tam, amatorska. Amatorska, absolutnie. No na te Wyspy Owcze, no to oni się składali i mnie jeszcze kupili bilet też. No a Zjednoczone Emiraty Arabskie? No to już było przygoda? Inaczej, to już była... Ja sam nie umiem sobie teraz wytłumaczyć. Ja tam byłem 13 razy po 10 miesięcy. Nie ciągiem, bo byłem najpierw 3 lata, później wróciłem do kraju, później znów pojechałem na 4 lata i znów wróciłem do kraju i jeszcze pojechałem. Nie wiem, czy w ten czas byłem jeszcze na te pieniądze taki pazerny, ale oni mnie tam chcieli. Chcieli mnie, bo udawało mi się, ja nie wiem, to też się udało, bo to przecież nie było przeze mnie umyślone. Pierwsze, tam byłem, taka młoda drużyna, która tu w Tarnowie mnie zabierali stąd i tu byli na obozie. Niektórzy sobie akurat panowie chyba przypominają to, jak oni tu byli, tam w Tarnowie mieszkali. Mieszkali. Sensacja to była wtedy. Sensacja ta, czarni, nie tego, no były i pojechałem. No i tam mi się udało z nimi zrobić. Tak jak w Anglii jest bardzo ważny puchar, w trzecim roku chyba, w drugim zrobiłem puchar,
a w trzecim zdobyłem mistrzostwo. No to to był, ja wiem, no to mistrzostwo tam, to wszystko. Oni też tam dosyć ciężko pracowali, bo przychodzili na treningi. Na ten, to dobrze mi się z tymi młodymi tam pracowało. Wysoki poziom sportowy reprezentowali? Nie, no taka, ja wiem, u nas pierwsza liga. Taka, teraz chyba też lepiej nie ma. Jeszcze później oni tam, mogło w każdej drużynie dwóch obcokrajowców grać. Ze mną pojechał Rysiek, Przybysz i takiego Koreańczyka miałem, który później był trenerem reprezentacji kobiet Koreo i zdobył złoty medal na olimpiadzie, jak tam co były olimpiada w Seulu. No to taka, no jak tam było, no panie, proszę pana, no ja nie powinienem narzekać, oni mnie w niczym nie tego, ale akurat jak pojechałem pierwszy rok byłem i to muszę państwu jeszcze powiedzieć, stan wojenny. No, miałem zawsze samochód do dyspozycji, piękne mieszkania, apartamenty. No ale tak, inna religia, inne wszystko. No, no, oprócz tego dramat, bo ja jako tako niemieckim tam potrafiłem się porozumieć. Tam nie umiałem niemieckiego, ale tam był niemiecki mniej jeszcze potrzebny od polskiego, bo po jakimś czasie tam spotkałem Polaków, bo byli, oczywiście Polserwis mi o tym nie powiedział, dopiero przypadkowo spotkałem. W ten czas mi się zaczęło lepiej, ale powiem tak, wymyłem okna, wszystko, bo przyjedzie żona z córką. Wszystko było gotowe i dowiadujemy się stan wojenny. No nic, no takie, no dramat, ja jeszcze nikogo tam nie znałem z Polaków, nic. W Wigilię tam gdzieś grali, przyjechaliśmy z meczu i tak zostałem na placu przed tym. Wszyscy się rozbiegli, tam kapitan, cześć, tam mi mówili i tak dalej, ja zostałem sam. Wiem, że w kraju jest Wigilia, wiem, że tam wszyscy siedzą, ja nic o nich nie wiem i tak dalej. Zresztą jestem miękki człowiek, bo łzy mi bardzo szybko przychodzą do oczu z sukcesu, czy ewentualnie z jakichś tam kłopotów, ale w ten czas popłakałem i to strasznie. Także to łatwo się tych pieniążków tam nie zarabiało, a oprócz tego to wiesz, wszyscy lepiej zarabiali z wszystkich krajów, ale my Polacy mieliśmy najgorzej. Zresztą no, niższe te pensje były, chociaż myśmy lepiej pracowali. Tam Jugosławianie, jak się dowiedzieli, tam Jugosławian taki, ile ja, bo powiedziałem, że tam ile zarabia, no to on, myślałem, że mnie pobije. Mówi, po co tutaj jesteś? Zresztą ja tam pierwsze to pojechałem za $1000. No miałem mieszkanie, miałem samochód, miałem wszystko. Zresztą jeszcze egzamin musiałem zdać na to, żeby mógł być kierowcą. Tam żadne przepisy w ten czas jeszcze nie obowiązywały, ale musiałem zdawać egzamin. Za drugim razem zdałem, bo mnie Arab pytał i tak, on nic nie umiał po angielsku. Jeszcze gorszy był ode mnie i ja też. I oni mi mówią tak, ty idź i jak cię będą przepisu uczyć, to głośno byle co mów. Mów głupi. Na przykład tam mi wypuścili mnie Polacy, geodeci tacy. I rzeczywiście tak, te przepisy tam na tego jazdę oczywiście mnie wypuścili. To nie, bo powiedzieli mi, że jestem, dziś nie noszę okularów, ale powiedzieli mi, że jestem ślepy. Bo dlatego, że miał umówionego swojego okulistę, że trzeba było kupić tam za $100 czy za ileś okulary. No następnie no te przepisy były tak, idę, znów tam były te szkoły takie do poprawek, no i taki mi tam mówi po arabsku, że stop, no to ja się zatrzymałem, a on mówi mafi, idź tak ruch matrasa, to idź do szkoły. I dopiero za drugim razem tam jakoś to poszło. Także mówiąc tak szczerze, długo tam byłem, ale bym, no nie wiem, czy to było dobrze, czy nie, ale to była,
No zestarzałem się przede wszystkim u Arabów. Może człowiekowi akurat teraz w tej chwili, w tej emeryturze jest trochę lżej, jak moim rówieśnikom, nauczycielom, ale poza tym to takich jakieś, tam trochę widziałem, bo gdzieś dzięki Arabom, no to byłem na przykład w paru państwach, bo w Japonii dwukrotnie byłem na obozie sportowym. Tam nic prawie nie widziałem, no ale byłem, mogę powiedzieć, że byłem w Japonii. No. Panie trenerze, to w takim razie wracamy z Półwyspu Arabskiego do Polski, do Tarnowa, z historii do współczesności. Ja przygotowując tą naszą rozmowę, sięgnąłem do archiwów prasowych i znalazłem pańską wypowiedź z lat 70., czyli z tych wielkich, największych sukcesów tarnowskiego szczypiorniaka. I pan powiedział wtedy tak, ja zacytuję dosłownie. Tarnów to miasto, w którym za piłkę ręczną każdy dałby sobie uciąć rękę. Czy dzisiaj powiedziałby pan tak samo? Wie pan, nie jest u nas źle z tym szkoleniem. Ja na przykład to tak, proszę to nie zrozumieć w formie krytyki albo coś. No za mało w tej chwili jest dobrego wychowania. Myśmy też za socjalizmu narzekali, że to wychowanie fizyczne w szkołach stoi na bardzo marnym poziomie. Ale tak, chłopcy czy dziewczęta, które na trening do pałacu, no to na piechotę, do szkoły na piechotę, w tej chwili jest to dowożenie, jest młodzież dużo słabsza, ale no nie potrafiliśmy w Tarnowie, nikt nam w tym nie pomógł, bo byliby chyba szkoleniowcy, wszystko, no zrobić kilka klas, albo przynajmniej dwie, trzy klasy sportowe takie, żeby były. No nie potrafiliśmy z tego zrobić, a przedtem no wśród młodzieży jakoś się modna stała ta piłka ręczna i rzeczywiście, tak jak przed wspominałem, że to nie tylko szkoła numer 7 czy Kopernika, ale 13, ale inna, jedynka, piątka, to wszystko grało w tą piłkę ręczną. I rzeczywiście w tej chwili na przykład to tak, no dużo się przyznaje tam czasami już, człowiek nie poznaje, bo tak starszych to człowiek znał, młodszych to za bardzo tam nie zna. No to mówią, że grali tak na przykład w niedzielę, byłem na bardzo ładnej imprezie, którą organizował Pałac Młodzieży, pan Skrzyniarz i pan Janas. Przepiękna impreza dla dzieci w klasach od 1 do 4 na gumniskach i już dawno w Tarnowie nie widziałem, tyle rodziców przyszło na tą imprezę, że to była przepiękna impreza i w tej chwili to bym tylko jedno powiedział, że no bez szkół, bez nauczycieli w szkołach i teraz w tej chwili bez rodziców my żadnego sportu w Tarnowie no nie da się zrobić. Zresztą w ogóle to w Polsce też o to chodzi. Także jest no. Tu mamy jeszcze obrazek, klimat lat 70. Hala pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie przed jakimś meczem dziewcząt i kibice, no tam malutka, nie ma trybun, więc kibice tak właśnie sobie oglądali mecz. Niektórzy jeszcze, akurat na tym zdjęciu nie widać, stali tam wdrapali się na daszek i tam przez te okna, które widać, starali się oglądać mecz. No tak wyglądały mecze w latach 70. Tu już tutaj pan wspominał, wspominałeś, że w tych latach, coś 70. to był, nie wiem, piąty czy coś, jak w 8 kategoriach w Tarnowie startowali, Tarnów startował, to już nie z udziałem, ale tu Staszka, w Mistrzostwa Polski, różnych kategorii wiekowych. I była klęska straszna w ten czas, bo jedna drużyna zdobyła srebrny medal, a resztę wszystkie złote. Złote. I klęska była, bo to była straszna klęska, że tak się stało. No. Panie trenerze, jest pan cały czas czynny zawodowo, kocha pan sport, to się już nie zmieni. Jest pan zapraszany przez organizatorów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy na kolejne imprezy.
Teraz jest pan, o czym wspominałem na początku, ambasadorem wielkiej imprezy, która się zbliża. Mistrzostw Europy Polska 2016, już od połowy stycznia, wielkie emocje. To chyba jest miłe, bo to znaczy, że środowisko pana bardzo ceni. Polskie i nie tylko polskie. No bardzo miłe. No, kto nie jest łasy na to, żeby jak go coś chwalą albo oni mówią, żeby się nie cieszył. Ja się też z tego wszystkiego cieszę. Z tym, że to muszę tutaj wypomnieć, że za mało w tych latach, kiedy już wróciłem do Tarnowa, zostałem wykorzystany tu w Tarnowie. Nie wiem dlaczego, mógłbym więcej pomóc, mógłbym w każdym razie coś na tego, no nie skorzystano z tego. Zresztą już tutaj, ja nie wiem czy to obiektywnie, pewnie nieobiektywnie powiem, że w ogóle w tej chwili w sporcie ze starszych ludzi nie chcą korzystać, bo wszystko mówią, że to jest stare, że to jest na tego. Ja no naprawdę w niektórych wypadkach to jesteśmy starsi, ale to doświadczenie i mówię, to by się tutaj tym młodym nauczycielom tej naszej dyscypliny bardzo przydało. Panie trenerze, poświęcił pan piłce ręcznej praktycznie całe swoje życie, także w dużym stopniu życie prywatne, osobiste i mam takie jeszcze na zakończenie naszej rozmowy dwa krótkie pytania. Czy czuje się pan człowiekiem spełnionym i czy jeszcze raz wybrałby pan życie sportowca, człowieka sportu ze wszystkimi tego konsekwencjami? No w każdym razie na pewno bym wybrał, bo może trochę tak to było przypadkowe albo coś. No, nawet dzisiaj z Januszem Czerwińskim my się, bo on będzie 80-lecie obchodził i taka książeczka ma wyjść. No i tam kilkanaście osób zostało zaproszonych, żeby coś o nim napisać. No ja napisałem o nim, bo tak uważam, że to było. Bardzo napisałem w ten sposób, że to, że ja tam zostałem trenerem, to był przypadek. No to ze mną się wykłócił, że to nieprawda, bo dzięki wynikom, jakie tutaj w Tarnowie osiągała ta nasza młodzież i tak dalej. I no dużo mnie potrafił nauczyć tutaj wskazać Stawiarski w tym wypadku, bo był metodykiem nie z tej ziemi. No jak to trzeba uczyć i tak dalej. No ja na przykład w tej chwili to tak patrzyłem się nawet tutaj do pana Krzysztofa Janasa, powiedziałem, że to oglądałem w środę mecz w Tarnowie. Juniorów młodszych. No oni, nie wiem, z 5-6 lat uprawiają piłkę ręczną. I obie drużyny nie znają, co to jest zwód i tak dalej. No wzięliby Witka tutaj, Bejnara czy Szklarzy, to by ich nauczył. No 6 lat, ja mówię, no co oni robili? Bez zwodu, bez niczego, no tak tutaj do tego, no ja wiem. Ja wiem i taki zawiedziony szedłem z tego meczu, bo taki był jeszcze staroświecka piłka ręczna. Tak jak myśmy grali na tym placu, co Roman zna przed pałacem, przed liceum pedagogicznym. Czyli historia, można powiedzieć, zatoczyła koło. Tak, ja powiem tak, że najgorsze to takie mam wyrzuty sumienia w stosunku do rodziny, bo się ze mną namęczyła. Zresztą do tej pory, bo ja jeszcze, wie, przychodzi sobota, niedziela, no to ja wyfruwam, wciąż nie mam na coś czasu i tak, ale miałem wyrozumiałą małżonkę, bardzo, miałem tylko jedno dziecko i ona dobrze to nawet wychowała, to dziecko, także nie mają do mnie jakichś większych pretensji. A ja mówię, ile macie za to znajomości, że ojciec was uprawiał piłkę ręczną, ile z tego przeżyły, ile się nadenerwowały. No to tak było. No. W każdym razie, proszę państwa, ja bardzo państwa przepraszam, że może to nie było takie ciekawe, ale to za małeś mnie przygotował do tego.
Bo naprawdę ja się dopiero tutaj domyśliłem, co się tutaj będzie działo. Specjalnie, dziękuję wam bardzo. Specjalnie dziękuję taka wam bardzo. Była. Zresztą wczoraj widziałem Adama jeszcze i był u mnie, bo czasami mnie odwiedza. To był i tak, no spotykamy się, to, a co tam będzie? No wiesz, no tak, to wszystko taka tajemnica, a tyś mnie bardzo oszukał już tutaj. Bardzo także proszę podczas montażu powycinać. Dziękuję państwu bardzo, przepraszam, że nie jestem przygotowany na to w taki, jak powinien być. Dziękuję, tyle tutaj osób na to przyszło. No i tutaj zawodnikom tych paru, co jest, to dziękuję i jak tam do mnie macie jakieś pretensje, to mi wybaczcie, bo w tej chwili, jak już będę kończył, to nie będę miał wyrzutów sumienia, że tutaj ktoś jest na mnie zły. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim gościom, że zechcieliście państwo być z nami. To wszystko, co się tutaj odbyło i co tego, to dzięki Tarnowowi. To wszystko było dzięki tego, że no w jakiś sposób tu mnie tolerowali, nawet jak straszne głupstwa robiły, to jakoś to było wszystko dobrze. No dziękuję bardzo.